To jest najgorzej jeżdżący samochód w tej grze. Autentycznie. Pierdziele. Okropne. Ten samochód nadaje się tylko na dragi. Czas zobaczyć samochód legendę z Forza Horizon 3. Znaczy, na moim kanale była to legenda. Tylko zastanawiam się, jakie ma... Bad Van tak się nazywa. Dajmy to. Dawajcie tego gościa. No powiem wam, że z tym na pewno będą jaja. Mamy tutaj trzy koła, z tym, że przednie jest tylko jedno. Jaka maska, ty. Ja nie wiem, co będziemy mogli zrobić z tym samochodem, ale pamiętam, że w trójce był hardcore. Nie wiem, ile to waży, 3 kilo? Dobrze, zobaczmy, jak to zobaczmy, jak to jeździ. Drugi cip-cip. Tak, tylko że ten odwrotnie, nie? No i jest trochę większy od cip-cipa. Ej, no nie jest taki zły. Cip-cip był od niego sporo wolniejszy. To niezły Batman. On już się prawie przewrócił. Dobra, chodźmy tutaj na ten. Chodźmy na draga. Zobaczę, jak mi pójdzie tym samochodem. On jest przed tuningiem, więc no... Jakby... Mam tu inne samochody, które na dragu dałyby radę, ale myślę, że z tego też coś zrobimy. Może uda się go postawić na koła tylne. Zobaczymy. Nie wiem, co my tutaj zrobimy. Zobaczymy, czy ktoś dobije do wyścigu, ale chyba nie, bo tutaj nikt ze mną nie gra. Pojedźmy sobie solówę. Weźmy sobie samochody, obojętnie jakie. A czy jest tu mój? Nie. To musimy wziąć inne samochody. Kia Stinger. Mam już Kia Stinger. Open. A jaki ja mam samochód? W klasie D? Nie, to weźmy Open. Zobaczymy, czy dam radę w Open. Oh my god. Pamiętam, jak Clarkson jeździł Reliantem. Zawsze się nim wywracał. No jak można jeździć tym samochodem? Ale w trójce mieliśmy takie specjalne kółeczka stabilizujące po bokach. Takie jak czasami się do... Dla nowicjuszy, żeby jeździć o kurde, co my tutaj mamy? Ej, patrzcie, on już jest koksem. Już jest koksem na dragi. Ojej, jak te małe cip-cipy tam zostały z tyłu. I Seta, i Pil. P50. No i wygrałem. Co ja myślę, że tutaj nie trzeba robić żadnego tuningu. Wygrywamy sobie pierwszy drag. Po co to? Dawaj stelaże jako skrzydła. Ej, a może zrobimy go właśnie na skoki? Tylko wiecie, jak nim się rozpędzisz, to nim się nie da skręcać. Nie wiem co to będzie, ale wiem, że twórcy Forzy Horizon mają poczucie humoru. I tak jak oglądacie sobie czasami zwiastun tej gry, czy tam sobie oglądaliśmy, robiliśmy nawet analizę na moim kanale tych zwiastunów. No to tam były, wiecie, fajne samochody, wiecie, ładna grafika, piękna pogoda, ale już tych małych cip-cipów, właściwie jednych z najciekawszych rzeczy w tej grze, no nie pokazywali w ogóle, tak? Podejrzewam, że dlatego, aby nie było jakichś tam dziwnych kontrowersji, nie? Że takie auta dziwne są i że można je porobić, ale twórcy dają bardzo dużo możliwości tuningu do tych aut. To znaczy, mamy możliwość zrobić z tych samochodów naprawdę rozpierdziel. Czy tu już skończyłeś całą fabułę? Nie, właśnie chcę ją kończyć razem z wami na streamie, ale za każdym razem, kiedy my sobie tutaj gramy, to robimy jakieś hardcore z tych samochodów. I tak kończę ją i kończę i dokończyć nie mogę. Okej, czyli już wiemy, że bez... O kuźwa.
To wygląda, jakbyśmy mogli do niego body kit założyć, ale wiemy, co to jest. To powinno się nazywać stelaże do stójki. No ale powinno być z tyłu, gdyby to były stelaże do stójki. To są po prostu takie stelaże, żeby... Patrzcie, jak to się nazywa. Forza Horizon 4 Wide Body Kit. Wide Body Kit się nazywa. Okej. Okay. Można? Można. Napęd na wszystkie koła. No i teraz możemy wybrać. No, myślę, że weźmiemy sobie rajdowy silnik jakiś tam. I tak. Wow. Co się tu zmienia? A. Nic się nie zmienia, nic się nie dodaje. Po prostu możemy sobie docisk zwiększyć. Bierzemy ten świetny bagażnik na dachu. Świetnie. Opony offroadowe, no musimy je wziąć, bo innych nie mamy. Najszersze kapcie jak się da tylko. Weźmy jakieś felgi fajne. Co by pod Tesco fajnie wyglądać. Okej. Okay. No i tam. Super. Ja myślę, że jest dobrze. Taki tunik jest najładniejszy. Klasa A jak na razie. No ja myślę, że ten samochód nie będzie takiego odpierdzielu miał jak tamte małe dwa Isetta i P50. Ale kto wie. Ten jest chyba bardziej dedykowany pod wyścigi. Nie wiem. Zobaczymy. To jest Batvan, dokładnie. To nie jest Batman, tylko Batvan. No klasa S1 i powiem wam, że tak ledwo ta klasa S1. Tak? Więc no... Nie będzie miał takiego odpierdzielu jak tamte pozostałe, ale może nie będzie tak źle. Teraz to będzie latać, plus 100 do umiejętności latania XD. No zobaczymy. To jest karawan? Nie no, taki miniaturkowy. To chyba karawan, nie wiem, dla zwierząt małych. Takich. Nie? Nie. Ej, co tam? O, jesteśmy. Jak to brzmi? Bardzo dobrze brzmi. Słyszeliśmy to już gdzieś w małym, nie? W samochodzie. Uwaga. Świetnie! Myślę, że fantastycznie. Zróbmy skok. Dla mnie to już normalka. Wy tam, ci co dopiero teraz wbili na streama albo jeszcze nie widzieli, to pewnie myślą sobie, Boże, co tu się dzieje? A ja tak, a to dla mnie chleb powszedni. To jest... Cały czas się dzieją tu takie rzeczy na tym streamie. Ło! Co jest? Zahaczyłem się! Nie można nim wyskoczyć. O, teraz już tak. Super. No i gitara. Mój Passat tak jeździ. To ty chyba Passata nie widziałeś, jo. To jest Relian. To jest najgorzej jeżdżący samochód w tej grze. Autentycznie. Pierdziele. Okropne. Ten samochód nadaje się tylko na dragi. Trabant na trzech kołach. Okropny experience tej jazdy tym samochodem.
Myśmy sobie go zrobili niby na offroad, nie? No dobra, jeszcze się nie bawiliśmy tymi ustawieniami wszystkimi. Ja myślę, że tak. Zaczniemy od w ogóle najmniejszego ciśnienia jak się da. Co? 360? No nie, no, niecałe 300 km na godzinę maksymalnie. O, możemy obniżyć nasze. Nie możemy obniżyć. Czemu? Ja nie instalowałem tego? Dlaczego nie możemy tego ustawiać? O, nie podoba mi się to. A ja bym zrobił tu zawieszenie miękkie, to by poleciał w kosmos. Siema, pozdrawiam z kobietą Lucek. Dziękuję bardzo. Znaczy, no dziękuję. I tak, możemy ustawić sobie dyferencjał na przód nawet. Gdzie mamy z przodu jedno koło. No nie mamy tu za dużo ustawień, bardzo mi się to nie podoba. Ja bym chciał zawieszenie tu ustawić, no miękko to się nie da. To jest bardzo dziwne. Czy jest Volkswagen? Jest, są ogólnie Volkswageny, także można się pobawić. Ja bym to nie nazwał samochodem. W sumie ja też. To jest jakaś porażka. Te kółeczka nic nie pomagają. To jest tylko na drag chyba samochód. Golf. Siema Wasabi. Dobra. Lecimy solo. Weźmy. A dobra, utworzymy sobie, żeby były jakieś tam różne samochody, nie tylko te z tej klasy powiedzmy. Albo nie, niech będą właśnie z tej klasy. Niech będą te takie inne relianty i sety i tak dalej. Nie wiem, ja powinienem chyba do tyłu jechać tym samochodem, żeby na wstecznym. Żeby skręcać jakkolwiek. Włącz zniszczenia skończy wysoka. Tutaj zniszczenia są takie słabe, wiesz? Nie będzie widać jakichś fajnych destrukcji czy coś takiego. A i tu są jeszcze jakieś inne małe samochody w tej grze. Co to za cip? Patrzcie na tego. Ale musimy go zrobić. Co to jest za jeden? Ale zajebisty. Ja pierniczę. Patrzcie, jakie to jest małe gówno. Ja założę się, że zrobię z niego jakąś torpedę na ten, na wyścigi. Kurde, koniecznie musimy go znaleźć. Ja go chyba nie mam w salonie. Ej, patrzcie na to! To są właśnie wyścigi tych gówien, nie? W klasie S1. Każdy na jakimś tam wypasie. Daj spokój. Można by zdjęcie zrobić i na miniaturę, nie? Dobra, ja już mam zdjęcie na miniaturę, robię fotę. No i fantastycznie. To jest Fiat 500, mówicie? No dobra, trzeba go zrobić koniecznie. Ja myślę, że będzie fantastycznie. Citroen się wywalił, patrzcie na to. To samo ja miałem na wyścigu. Pieprzony Citroen. Dobra, jedziemy po ścianie, bo tu nie ma co skręcać. Dokładnie. Tak też jakoś damy radę. Trzeba sobie jakoś radzić. W Polsce mieszkamy w końcu, nie? Polak potrafi. O, nie? Dobrze jest. Na tą ścianę trzeba się odbić. Kurde, to trochę jak gra w bilardę. Ale działa. No i patrzcie, już kolejna pozycja. Tego trochę popchamy tu. Dobra, teraz od ściany. Ten mały też tutaj ze mną. O, i super. Teraz tutaj. No bo to nie ma co nawet. Nie ma co próbować hamować, skręcać czy coś tam.
Kurde, dobra, cofniemy trochę, bo tutaj trochę i trochę za ten, za mocno. Cofniemy tu, tu trzeba trochę przyhamować, ale trzeba się odbić od tej bandy mocniej. O. No i idzie, zobacz. Aja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 j. Znowu to samo co z cytryną. Cofaj żeś, nie w tą stronę, kurde. Następny Pontiac Trans AM. Nie, no ja już tutaj mam faworyta chyba do następnego auta. Ale kurde, nie jestem ostatni, ktoś się tam zapodział. Podejrzewam, że ten, że ta cytryna jeszcze gdzieś tam na dachu leży. Jakim cudem to nie lata. Nie wiem, ja się zastanawiam, jakim cudem to w ogóle istnieje. Daj spokój. W wiadomościach masz chyba dwa super losowania. To sprawdzimy sobie później. To Forza czy Flipper? Nie wiem, co to jest. Okropnie się tym jeździ. Próbowałem jakoś wygrać wyścig. Sami widzicie, jak to się skończyło. Reliant. Ej, nie każcie mi tym jeździć. Może spróbujmy sobie zrobić chociaż jakiś skok tym autem. Myślicie, że da radę? Drifty? Drifty chyba nie, tutaj ciężko w ogóle zarzucić. To ja się czuję, jadąc tym autem, czuję się, jakbyśmy w ogóle nie mieli z przodu żadnego koła. Okropny. Jazda tym samochodem to jest porażka. Już naprawdę wolałem tego Citroena. Ja i setę wolę niż ten samochód. I seta chociaż coś tam, wiesz. Coś tam skręca i taka przyjemniejsza jest w tej jeździe, nie? Mimo wszystko. A tym? Daj spokój. No dobra, tu mamy ten skok, jego żeśmy sobie robili. Gdzie są skoki? Weźmy sobie ten filtr. Coś tam... Speed traps, danger, o to będzie to, o Boże. Musimy wszystkie filtry wyłączyć. I jest tutaj. No i okej. Weźmy sobie jakiś skok. Tutaj jeszcze nie robiłem. No mam opony offroadowe, więc jakoś powinno pójść. Przynajmniej ma swój urok. Daj spokój. Ja wiem, że to czasami fajnie, jak coś ma swój urok, nie? Ja jestem człowiekiem cierpliwym, ale ten samochód naprawdę doprowadza mnie do granic. To coś, to nie jest samochód. Ale to samo miałem w trójce w Fordzie Horizon. Ja wiedziałem, że tak będzie. Jak go zobaczyłem, to myślę sobie, a może tutaj dodali jakieś skrzydła albo coś. A to dupa. Fiata teraz. Czekaj, zaraz zobaczymy tego Fiata. Jestem jego bardzo ciekawy, bo on jest taki mały cip jak ten. Jak Isetta, ale ma cztery koła, tak w miarę fajnie rozstawione. Miękkie zawieszenie mu zrobić, V10 wstawić, fajnie go porobić. To wtedy to będzie taki jeżdżący silnik, nie? Reliant jest naprawdę okropny. Trzeba bardzo mocno... Kto wymyślił taki samochód? Serio? Ja nawet nie znając się na budowaniu samochodów, no przecież bym wiedział, że takiego czegoś nie można robić, no. Kto to wymyślił? Mały, ale wariat. No dajcie spokój. Nawet ja tam nie dojadę na to miejsce chyba. A czy on nie został zaprojektowany do osiągania takich prędkości? Ja się zgadzam. Jest zdecydowanie za szybki, za mocno porobiony. To jest w ogóle niemożliwe, nie, żeby tak samochód jeździł. Akurat ten. Okej. Okay. Tu musimy skręcić. Brytyjska myśl techniczna. Tak. No nic, no... No nie będę się brzydko wypowiadał na ten temat. Nie chcę kogoś urazić. Ale no... Idź pan. Wiadomo gdzie. Dobra, tu będzie ten skok chyba. Aha, on jest w tą stronę, świetnie.
To jest w ogóle jakiś rozpęd? No jest. Ja tu w ogóle nie byłem jeszcze. Okej. Całkiem fajnie w tym lesie. Ja bym tutaj pojeździł tym rowerkiem. Taki fajny lasek. Tu właściwie ścieżka rowerowa jest, a nie droga dla tego, dla samochodu. Zwija asfalt. Twórca samochodu chciał być nowoczesny. Oglądałem taki program. O Boże. To nie w tą stronę, panie twórca. To nie wiem, czy on jeszcze żyje. To dosyć stare auto, nie? O kurde, ale poszedł. No, poleciał. Trzy gwiazdki. A ile tu jest w ogóle? No tak niezbyt poleciał. Można było tu lepiej. Samochód dla miłośników dachowań. Dla kaskaderów. Batmobil. Ale dobrze czytaj, to jest Batvan, a nie Batmobil. I to z telemarkiem wylądował. No oczywiście, Pączek. Mają małą pierdziawkę. Dajcie spokój z tym samochodem. Nie, ja nie mogę tym dłużej jeździć. Już koniec tego.